nas szansą na coś w życiu. To pytanie właśnie, czy życie to jest suma tych szans, które się pojawiają i te, z których po prostu skorzystamy. Lęk przed wyzwaniami i jak zmierzyć się na co dzień ze schematami myślenia, z pewnymi własnymi niedoskonałościami, bądź to prawdziwymi, bądź wymyślonymi. A o tym dzisiaj w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Fantastyczny gość mówił, ale też pokazywał sobą, swoim życiem, a wszystko zorganizowała Fundacja Epikur. Miło, że dzisiaj mogliśmy gościć pana Mariusza w naszym liceum. Przede wszystkim dla naszej młodzieży jest to taka wskazówka, drogowskaz pokazujący, że niepełnosprawność nie jest żadną barierą, że można realizować swoje marzenia, można spełniać to, o czym człowiek sobie, co sobie człowiek zaplanuje, o czym człowiek marzy. I myślę, że młodym ludziom bardzo potrzebne są takie autorytety, osoby, wzorce, które pokażą, że pomimo trudów życia i pomimo trudów losu można realizować to, czego chcą, można spełniać swoje marzenia i żyć pełnią życia. Listopada właśnie zakończyliśmy projekt Human First Tour, edycja druga, który realizowaliśmy dzięki współpracy z Fundacją Lotto od miesiąca września. Odwiedziliśmy szkoły zarówno w Czeladzi, Będzinie, jak i Sosnowcu. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się również z uczniami szkół średnich. Podczas dzisiejszego dnia wystąpili Mariusz Kędzierski oraz Rafał Rogowicz.